Zdarzenia drogowe, wypadki, kolizje, akcje ratunkowe i gaśnicze, działania prewencyjne, kontrole celne oraz zatrzymania. Bądź na bieżąco z raportem 112. 9 sierpnia w Płocku na ulicy Mazowieckiej doszło do śmiertelnego wypadku. Policjanci ustalili, że 39-letni kierujący motocyklem w trakcie manewru wyprzedzania uderzył w jadący z przeciwnej strony pojazd ciężarowy MAN. Motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Droga była zablokowana w obu kierunkach przez kilka godzin. 11 sierpnia w Głowinie, gmina Brudzeń Duży, doszło do wypadku samochodowego. Policjanci wstępnie ustalili, że 26-letni kierujący Oplem z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Niestety w wyniku zdarzenia kierujący zmarł. W pojeździe przebywały także 4 osoby w wieku 15, 16, 18 i 21 lat. Wszyscy pasażerowie przetransportowani zostali do szpitala. Policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora, sporządzili dokumentację oraz zabezpieczyli ślady celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia. 12 sierpnia w Zygmuntowie doszło do śmiertelnego wypadku. Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym Audi A4 55-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego i jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Opinogóry uderzył w pojazd Audi, którym kierowała 53-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego. Niestety pomimo podjętej reanimacji kobieta zmarła na miejscu. Dwoje pasażerów Audi A4, 19-letni mężczyzna i 48-letnia kobieta zostali przewiezieni do szpitala. 12 sierpnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Ciechanowskiej Komendy kontrolowali prędkość, z jaką poruszali się kierowcy w miejscowości Grzybowo. O godzinie 13.25 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Oplem, który przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 78 km na godzinę. 32-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego w obszarze zabudowanym rozpędził się do 128 km na godzinę. Pierat drogowy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 78 km na godzinę stracił uprawnienia kierowcy na 3 miesiące. Otrzymał mandat karny w wysokości 2500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.